nazywam się Węsowik i dziś na tej ostatniej wersji opowiem Wam troszeczkę o refaktoringu. W zasadzie o czymś, o czym każdy z nas prawdopodobnie słyszał, prawdopodobnie powinien używać, ale w praktyce różnie z tym bywa. Tak? I zaczniemy sobie właśnie od takiej sytuacji. Powiedzmy, że mamy projekt. Przy tym projekcie pracuje kilkanaście osób. Deadline się zbliża nieuchronnie i widzimy już, że nie zdążymy, tak, na czas. Rekrutujemy coraz więcej ludzi, staramy się im jak najszybciej wytłumaczyć, o co chodzi, dajemy im kolejne zadania, no ale taka osoba prawdopodobnie od razu się nie połapie w całym projekcie, więc zaczyna pytać różnych programistów związanych z projektem, co to miało robić, bo muszę to zmodyfikować. Czasami ta rozmowa wygląda właśnie tak. Ciężko jest komuś wytłumaczyć, co miał na myśli, patrząc nawet na kawałek kodu. Prawdopodobnie po osiągnięciu tego deadline'a ten projekt nadal nie będzie skończony. Większość programistów albo już ma dość tego projektu i odchodzi z firmy, albo w ogóle nie chce rozmawiać o tym, że trzeba coś jeszcze poprawić, bo klient ma jakieś uwagi. Żeby sobie, tak, śmiejecie się, więc rozumiem, że to przykład z życia. Sytuacja jest taka, że zawinił zespół, tak? Wystarczyło przeprowadzić refaktoring na bieżąco, coś, czego tak naprawdę żaden z nas nie lubi, ale bardzo warto stosować i o tym sobie opowiemy. No i bateria pada. Czym ten refaktoring jest? Refaktoring to modyfikacja wewnętrznej struktury waszej aplikacji bez zmiany jej funkcjonalności, tak? Refaktoryzujemy kod, który działa, refaktoryzujemy kod, zmieniamy algorytmy tylko po to, aby były czytelniejsze, łatwiejsze w modyfikacji w przyszłości, ale nie modyfikujemy funkcjonalności, zewnętrznej funkcjonalności widocznej dla użytkownika końcowego. Czasem ktoś mógłby powiedzieć, że po prostu naprawiamy błędy projektowe architekta, programistów, którzy napisali dany kawałek kodu i nie stosowali tak zwanych dobrych praktyk. Można by powiedzieć, że wystarczy dobrze zaprojektować sobie system, tak? Ale na dobrze zaprojektowanym systemie zaczniemy pracę bardzo szybko, utrzymamy tą wydajność przez jakiś czas, ale jeżeli nie będziemy, powiedzmy, refaktoryzować tego kodu, modyfikować go tak, żeby było nam wygodniej w czasie później, kiedy projekt się będzie zmieniał, to złapiemy się na tym, że piszemy hooka do hooka do hooka, jakieś obejście do innego obejścia, które napisał jakiś inny programista i w pewnym momencie być może zdarzy się, że ktoś wpadnie na pomysł, przepiszmy tą aplikację, bo już tyle kodu dopisaliśmy, która obchodzi różne funkcjonalności, że nie sposób nad tym zapanować. Jak sobie tą aplikację przepiszemy, to bardzo często wygląda to tak. Zaczniemy od nowa i popełnimy te same błędy. Więc w jaki sposób się przed tym bronić? Przede wszystkim musimy zapewnić sobie odpowiednią jakość tego kodu. Interpreter PHP pozwala nam na bardzo dużo. W trakcie tych prelekcji pojawiały się głosy, że no, dziękujemy PHP za to, że nam na coś pozwala, tak? Interpreter jest dla nas łaskawy, aczkolwiek nie wiem, czy to samo mogą powiedzieć inni programiści w waszym zespole. Jeżeli macie jakiś fragment kodu, który działa, być może jest super wydajny, ale poprzedza go komentarz magic do not touch, to jego modyfikacja może stać się właśnie takim horrorem. Ciężko jest modyfikować aplikację, jeżeli nie wiadomo, gdzie wprowadzić zmianę, tak? Bardzo ciężko wywnioskować, co zmodyfikować, jak zmodyfikować, żeby czasami nie wysypać czegoś w innym miejscu. Są takie projekty, gdzie do wprowadzenia pewnej modyfikacji musimy sobie zmodyfikować 100 plików, no bo tak to zostało kiedyś napisane. Tutaj właśnie kłania się refaktoring. Staramy się, tak jak Mariusz wcześniej powiedział, staramy się napisać aplikację, poprawić aplikację tak, aby pojedynczą zmianą wprowadzić zmianę globalnie, tak, w całym systemie. Modyfikacja jednego pliku, jednej klasy, jednego fragmentu kodu powinna umożliwić nam
wprowadzenie takiej modyfikacji w całym naszym systemie. Przykład. Przykłady mogą być troszeczkę rozmazane, ale później możecie sobie je pobrać z internetu. Ciężko jest na prezentacji zmieścić brudny, brzydki kod, który potem będziemy refaktoryzować. Zazwyczaj kod do refaktoringu jest dużo dłuższy niż wielkość slajdu, dlatego będziemy się posiłkować przykładami, które są krótkie. Musicie sobie wyobrazić, że to tylko prezentuje możliwie kiepski kod. Mamy jedną metodę. Załóżmy, że jesteśmy w ramach jakiejś klasy, mamy metodę, która jest odpowiedzialna za przeróżne rzeczy. Mamy inicjalizację jakichś zmiennych, mamy potem wyświetlanie jakiegoś nagłówka, obliczanie, przeliczanie jakiejś sumy i nadal wyświetlanie jej dalej. To jeszcze jest do ogarnięcia, ale gdyby ta metoda miała 100 linijek albo 200 linijek i była odpowiedzialna za dużo więcej powiedzmy obliczeń, to już coraz ciężej wprowadzić jakąś modyfikację do takiego kodu. Wyobraźmy sobie teraz jeszcze sytuację taką, że tylko w tej metodzie już mamy tego foricha, który realizuje to obliczenie. W ilu miejscach w systemie taki foricz prawdopodobnie istnieje? Pewnie nie w jednym. Więc żeby sobie uprościć sprawę, wystarczy to rozbić na inne metody. Do tego przykładu za chwilę wrócimy, ale najprostszym rozwiązaniem jest po prostu rozbicie jednej metody, która jest odpowiedzialna za zbyt dużo, na kilka mniejszych. Jak to zrobić po kolei, to za moment. Po refaktoringu dokładnie ten sam kod wygląda w ten sposób i możemy go używać w różnych miejscach systemu. Prawdopodobnie mamy tylko jedno miejsce, to ta metoda sumOrder, która pozwala nam zliczyć to zamówienie. W każdym miejscu w systemie możemy sobie jej użyć i pozbyć się zduplikowanego kodu, jakim był ten poprzedni foreach. Wrócimy do tego przykładu za momencik. Co mi da refaktoring w ogóle mojego oprogramowania? Mówiłem o tym, że minimalizujemy duplikację kodu, więc jako, że kodu będzie mniej, zwiększamy jego jakość ze względu na to, że mamy wszędzie wywołania do tej jednej konkretnej metody. Kiedy wprowadzamy jakąś modyfikację, to nie musimy pamiętać o tym, żeby wprowadzać ją w wielu miejscach na raz. Mamy jedną klasę odpowiedzialną za tą jedną rzecz i wystarczy nam jedna prosta zmiana i nasza funkcjonalność, powiedzmy, nasz ticket zostaje zamknięty. Refaktoring czyni również kod bardziej czytelny. Czasami refaktoring sprowadza się do tego, że zmieniamy nazwę metody i tyle. Zmieniamy nazwę zmiennej i tyle, to też jest refaktoring. Zmieniamy sobie nazwę własności w klasie, to też może być refaktoring. To wszystko jeszcze jest na tym przykładzie, o którym wspominałem. Wrócimy do niego za moment. Jako, że kod po zrefaktoryzowaniu jest ładniejszy, jest czytelniejszy, łatwiej go zrozumieć, to nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie modyfikować go dużo szybciej. Prawdopodobnie, jeżeli musimy pamiętać o tym, że gdzieś musimy wprowadzić zmianę w 100 plikach, to spędzimy nad tym z pół dnia, a testowanie tego pewnie będzie dramatem. Natomiast, jeżeli byśmy mieli wprowadzić taką zmianę w jednym tylko pliku, to gwarantuję wam, że jak przetestujecie to, jeżeli macie unit testy, to bardzo szybko to przejdzie. Jeżeli nie, to przetestujecie to funkcjonalnie w jednym miejscu tylko i gwarantuję wam, że to zadziała w pozostałych miejscach w systemie. Więc jeszcze raz. Ten, powiedzmy, kiepski kod, wyobraźmy sobie, że ta metoda jest dużo dłuższa, ale nadaje się taka szkolna do zaprezentowania tego, jak ten refaktoring działa. Przede wszystkim widzimy, że mamy jakieś wyświetlenie nagłówka. Możemy sobie je wyrzucić, przenieść do osobnej metody. Stwórzmy sobie taką metodę printBanner, która będzie odpowiedzialna tylko i wyłącznie za to, żeby wyświetlić ten nagłówek. Później mamy jakieś obliczenia, więc też doskonale nadaje się to do tego, aby tego foricha i inicjalizację tych zmiennych przenieść do osobnej metody. Już teraz możemy w naszym systemie używać tej jednej metody i mieć jedno centralne miejsce, gdzie możemy ją modyfikować, zmieniać zachowanie sumOrder w całym systemie. To jeszcze nie koniec naszego refaktoringu. Możemy sobie wydzielić jeszcze trzecią metodę, która będzie nam wyświetlać resztę tych informacji, które sobie w tym momencie, o które prosiliśmy. Jak widzicie, nie zmieniamy zachowania systemu, zmieniamy tylko i wyłącznie jego wewnętrzną strukturę, jak algorytm został napisany, po to, żeby poprawić czytelność. To już mogłoby być.
Tak mogłoby to już wyglądać. No spadł. Dobrze, jest jakiś technical lead, który czuwa. To już mogłoby tak wyglądać, tak? Jest całkiem niezłe, ale powiedzmy, że mamy zbyt dużo zmiennych na tym przykładzie. Niektóre nam nie są potrzebne. Usuńmy je. W tym momencie zamieniamy sobie zmienne na bezpośrednie wywołanie funkcji, po to, żeby jeszcze bardziej, powiedzmy, skrócić nasz kod albo sprawić, by był jeszcze bardziej czytelny, usuwając coś, co może nam zaśmiecać nasz widok. Ostatnia zmiana, jaką wprowadzimy, to zamiana z nazw zmiennych na bardziej interesujące. Element staje się elementem, znaczy L staje się elementem, a jakieś out staje się mount, które bardziej nam powie, czym tak naprawdę jest. Ale są też inne przykłady. Mamy jakąś funkcję discount, która przyjmuje trzy parametry. W ramach tej prostej metody powiedzmy, że mamy szereg ifów, które zmieniają jakąś wartość tego parametru. Pierwszy błąd, jaki tutaj został popełniony i mógłby wprowadzać zamieszanie, to modyfikacja parametru, który wchodzi, jest wejściem tak jakby tej metody, tak? Widzimy operację na input val, której tak naprawdę jest parametrem tej metody. Gdyby programista chciał dopisać jakiś warunek do sprawdzenia tego input val, nie wie, mógłby się pomylić, napisać go za tymi ifami, wtedy ten input val już jest inny. Rozwiązaniem jest wprowadzenie sobie jakiejś zmiennej, do której będziemy pisać wynik. Po prostu na początek skopiujmy to, co jest w tym input val i operujmy na tej jednej zmiennej, którą potem będziemy zwracać. W ten sposób nie ingerujemy w parametr, który wchodzi do metody, więc jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu przez programistę, który tą metodę będzie później rozwijał. Widzimy tutaj, specjalnie takiego ifa przygotowałem, ifa bez klamerek. To też ma pewne znaczenie ze względu na to, że bardzo często zdarza się, że chcemy coś do tego kodu, który w ramach danego ifa się uruchamia, chcielibyśmy coś dopisać. Jeżeli ktoś nie stosuje tych klamerek, można zapomnieć te klamerki dodać i już wiemy wtedy, że ten kod nie zadziała tak, jakbyśmy chcieli. Więc zamienimy ify na ify z klamerkami i wszystko to, co można nazwać magiczną liczbą, która nic nam nie mówi, zamieńmy sobie na stałe tej klasy. W tym momencie ten kod jest dużo dłuższy, ale przez to, że w całym systemie mamy stałe, które można nazwać jakimś napisem, które są czytelne dla programisty, dla osoby, która będzie czytała ten kod, od razu będzie wiedział, co ten kod miałby ewentualnie zrobić. Plus kolejny używania tych stałych to fakt, że nie musimy o nich pamiętać za każdym razem, jaka ta ich wartość jest. Jeżeli w wielu miejscach w kodzie używamy sobie tej danej wartości, to możemy się pomylić, tak? Musimy sobie sprawdzać, czy to 4 to było 4, czy tak naprawdę później jak przychodzi jakiś, nie wiem, request, żeby zmodyfikować tą wartość, to teraz musimy pamiętać sobie, to było w tym pliku, w tamtym pliku, jeszcze gdzieś indziej. Jak się pomylimy, to mamy powiedzmy 90% zmodyfikowanych tych czwórek na piątkę. Gdzieś to zostało, wyjdzie to pewnie po miesiącu, jak się klient kapnie, że w jakimś skrajnym przypadku ta funkcjonalność nie działa prawidłowo. Gdy używamy stałych, po pierwsze zyskujemy na czytelności tego kodu, po drugie minimalizujemy ryzyko błędu przez programistę, który później tych stałych będzie używał. Inny przykład. Mamy jakąś klasę account. Ta klasa account ma dwie własności, type i days overdrawn. Type jest instancją jakiejś innej klasy, account type. I w metodzie account mamy metodę overdraft charge. W ramach tej metody w ifie wykorzystujemy pewien warunek. This type is premium. Coś, co nie gra tutaj w tym wszystkim, to fakt, że w klasie account odwołujemy się logicznie do własności innej klasy. W zasadzie mamy fragment logiki, która powinna być wykonana
przez inną klasę. Ta operacja w tym ifie nie jest odpowiedzialnością klasy account, jest odpowiedzialnością klasy account type. Więc zmodyfikujmy sobie to. Przenieśmy metodę z klasy account do klasy account type. Jakie są możliwości na przyszłość dla takiego refaktoringu? Przede wszystkim klasa account jest dużo bardziej czytelna. W tym momencie ona tylko wywołuje metodę tej klasy account type. Natomiast w klasie account type, przez to, że też przekazujemy sobie parametr jako instancję klasy account, mamy w całości zachowany, powiedzmy, dostęp do własności tego konta, natomiast odpowiedzialność za logikę account type'a, za to, czy to jest konto premium, czy to jest konto jakieś inne, czy jeszcze inne, mamy zachowaną właśnie w tej klasie odpowiedzialnej tylko i wyłącznie za to. Plus jest taki, że programista potem, jak siądzie do tego kodu i będzie miał wprowadzić jakąś modyfikację, to dla niego będzie również w pewien sposób, po pewnym czasie logiczne, że pewne zmiany, pewne zachowania są w odpowiednich klasach, tak? To są właśnie te odpowiedzialności związane z klasami. Rozwój, dodanie kolejnego typu konta związane z account type wydaje się nam logiczne, tak? Więc kiedy dojdą w naszych wymaganiach systemowych jakieś kolejne dodatkowe typy, po prostu sobie zmodyfikujemy tą metodę, ewentualnie przeprowadzimy kolejny refactoring, żeby sobie dużo czytelniej to zrealizować. Podobna sytuacja ma się wtedy, kiedy tych klas jest troszeczkę więcej. W tym wypadku mamy klasę employee, znów mamy własność type, tym type'em niech będzie klasa, która jest instancją employee type. W tym wypadku mamy dodatkowo jeszcze trzy klasy: engineer, salesman i manager. Widzimy w klasie employee pięknego switcha. Ten switch w refactoringu najczęściej jest takim właśnie bad smell, czymś, co wzbudza pewną niechęć. Jak widzimy takiego switcha, to znaczy, że coś tu jest nie tak. Dodanie kolejnego typu użytkownika będzie później skutkował dodaniem kolejnego case'a. Jeżeli tych obliczeń będzie więcej, to w końcu ten switch się rozrośnie do ogromnych rozmiarów. Można to lekko zmodyfikować. Zróbmy ten trik, który zrobiliśmy przed momentem. Przenieśmy tą metodę do employee type. W ten sposób nasze employee jest już uporządkowane, ono się tylko odwołuje do konkretnej metody klasy odpowiedzialnej za to, jaką płacę ma dany pracownik. Ale nadal widzimy, że w employee type samo przeniesienie tej metody niewiele nam dało, tak? Nadal mamy tego switcha, po prostu przenieśliśmy odpowiedzialność. Ze względu na to, że chcielibyśmy się switcha pozbyć, a każdy z employee, salesman i manager dziedziczy nam po employee type, wykorzystajmy polimorfizm. Do każdej klasy, która dziedziczy po employee type, zaimplementujmy własne pay amount. Niech każda z tych klas będzie miała własną logikę, która za to odpowiada. Natomiast w employee type możemy uczynić tą metodę później abstrakcyjną. Ten kod wygląda dużo lepiej niż coś takiego. Dużo prościej się to edytuje, dużo prościej się to czyta, dużo łatwiej później wprowadzać nowych użytkowników, nowe klasy, modyfikować tą logikę. Inny przykład. Mamy świetną metodę, coś w stylu Magic Do Not Touch. Programista tylko uraczył nas komentarzem, jak to powinno działać i co to zwraca, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie przeczytać tego z kodu, to w komentarzu już wiemy, co się dzieje. Super. Co jak, kiedy chcemy to zmodyfikować, tak? Zaczynają się problemy. Nie będziemy się już tu rozwodzić na 4 slajdy. Rozbijmy to na metody, zamieńmy te liczby magiczne na jakieś konkretne stałe i w tym momencie mamy metodę price, która robi dokładnie to samo, tylko wykorzystuje do tego trzy inne metody.
quantity discount, shipping i base price. Po prostu rozbijmy tą logikę, przenieśmy ją do innych metod, wykorzystajmy stałe, które będą nam zastępować te liczby. W tym wypadku, jeżeli ta liczba się zmieni, w całym systemie ta wartość ulegnie zmianie. Nie pomylimy się, nie popełnimy błędu. Mało tego, mamy dostęp do kolejnych metod, które będziemy mogli wykorzystać, tak, w ramach naszego systemu. Prawdopodobnie minimalizując duplikację tego kodu, który gdzieś w naszych kontrolerach czy serwisach się nagle pojawia. No właśnie. W tym momencie już spodobało się Wam, niektórzy kiwali głową. Kiedy przeprowadzimy refaktoring? No w wolnym czasie, nie? Co to jest wolny czas? Refaktoring możemy przeprowadzać cały czas, na bieżąco. To może być czynność, którą po prostu robimy w pracy. Jeżeli macie dodać jakąkolwiek funkcjonalność, to najpierw sprawdźcie, czy da się to zrobić w prosty sposób. Jeżeli nie, może wystarczyłoby lekko zrefaktoryzować ten kod, lekko go zmienić, aby ta moja zmiana była prosta, żeby nie wprowadzała kolejnego zamieszania, tak? Żebyśmy nie dodawali kodu, który jest obejściem do obejścia, bo w ten sposób tylko sobie narobimy kłopotu na przyszłość. Tak? Starajmy się utrzymywać jakikolwiek porządek w naszym kodzie, żebyśmy sobie później nie musieli przepisywać projektu od nowa i zbudować tego domku na drzewie odwrotnie. Na co zwracać uwagę? Na co w tych klasach, co w tym kodzie jest takiego, co prawdopodobnie jest związane z tym, że ten refaktoring będzie wymagany. Duplikacja kodu. Podstawowa rzecz. Jeżeli coś w waszym systemie występuje kilkakrotnie, tak, wiem, dobry kod trzeba powielać, ok. Ale bardzo dobrze byłoby tylko wywołanie tego kodu powielać, tak? Dobry kod to jest krótki kod, więc jeżeli to będzie jedna linijka, wywołanie jednej metody, to myślę, że to można powielać, nie ma problemu. Kod w ramach metody może być długi, albo kod w ramach klasy może być długi. Być może jest to syndrom tego, że klasa robi zbyt dużo, albo metoda robi zbyt dużo. Jeżeli klasa jest odpowiedzialna nagle za pół systemu, to znaczy, że z naszym projektem jest jakiś problem, tak? Możemy wydzielić z niej inne odpowiedzialności i stworzyć inne klasy, do których te odpowiedzialności tak naprawdę przeniesiemy. Lista parametrów w funkcjach. Bardzo często jest tak, że chcąc zrobić coś na szybko, dodamy sobie tutaj parametr, jak to będzie true, to zmieni nam działanie naszej metody. To jest dobre na krótką metę. Po jakimś czasie powinniśmy jednak to zrefaktoryzować, a najlepiej zrefaktoryzować to najpierw, a potem wprowadzić naszą modyfikację. Dlaczego? Bo kończymy w tym, że mamy funkcję, która ma 20 parametrów i ciężko się połapać w tym, które true, false jest to, o które nam chodzi. I dlaczego tak naprawdę większość parametrów jest domyślna i już w większości przypadków nieużywana, ale jednak występują, tak? Komentarze w kodzie. Nie jestem przeciwny komentowaniu kodu. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Komentowanie kodu jest ok. Natomiast jeżeli w jakimś funkcji pojawia się jakiś komentarz, tak jak było to na przykładzie wcześniej, to jest znak, że coś jest nie tak. Jeżeli potrzebny jest dodatkowy komentarz, żeby wyjaśnić, co dany kawałek kodu ma robić, to prawdopodobnie tu jest jakiś problem, być może da się to napisać lepiej. Są pewne ryzyka w ramach refaktoringu. Ryzykiem jest przede wszystkim człowiek. Jeżeli ktoś nie jest pewny swoich umiejętności, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy jego zmiana jest dobra, myślę, że powinien po prostu porozmawiać z członkiem swojego zespołu. Powinniście ustalić razem, czy dany refaktoring będzie dobrym rozwiązaniem w danym momencie. Pamiętajmy, że refaktoring to modyfikacja działającego kodu, tak? Jeżeli dany fragment kodu nie działa, to stajemy przed inną decyzją. Czy próbujemy to naprawić i wtedy refaktoryzować, czy piszemy to od nowa. Refaktoryzujemy tylko i wyłącznie działający kod po to, żebyśmy mieli możliwość jego testowania, czy czasami nie wprowadziliśmy błędu. Duży refaktoring, trudny refaktoring to taki, który dotyczy bardzo wielu klas. Dziesiątek, być może setki.
Takie refaktoringi bardzo często są długie, nie trwają kilku minut, ale trwają dni. W takim przypadku testowanie też jest dużo, dużo trudniejsze i trzeba się, powiedzmy, przygotować na to też mentalnie, że system przez jakiś czas na waszym środowisku deweloperskim nie będzie działał poprawnie ze względu na to, że jesteście w trakcie tego refaktoringu. Przykładem chyba było tutaj Allegro, które przepisywało tak masę tych plików i zrobili sobie nawet ranking jak najszybciej, żeby to przepisać. Kolejne ryzyko dla firm, które realizują projekty dla klientów, to późny refaktoring. Czasem zdarza się tak, że macie coś oddać za miesiąc albo za dwa tygodnie i ktoś wpada na pomysł, nie no, w tym się nie da już grzebać. Musimy to zrefaktoryzować, bo inaczej tego nie skończymy. Ma to sens pod warunkiem, że nie przekroczycie deadline'u. Tutaj musicie wypracować jakąś własną strategię. Może się okazać, że refaktoring sprawi, że wasz projekt trochę się przesunie w czasie, tak? Jeżeli do tej pory nie utrzymywaliście czystości tego kodu, to refaktoring być może sprawi, że ten deadline przekroczycie. To może przynieść pewną stratę w zależności od umowy z klientem. Jest jeszcze jedno ryzyko. Ryzyko, które zyskało sobie własny slajd. Nazywam to zagrożeniem nowicjusza. Sam wpadłem w coś takiego, że postanowiłem refaktoryzować. Modyfikujemy. Kto to będzie testował, potem to przetestuje. No i tak było przez dwa dni, potem to odpaliłem. I revert. Więc z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć wprost. Jeżeli wprowadzacie jakąś zmianę i ona działa, przetestujcie sobie to, commitnijcie sobie to gdzieś do systemu kontroli wersji, wprowadzajcie kolejne refaktoringi małymi krokami. Refaktoring uzależnia, zwłaszcza jeżeli odnosicie sukcesy na początku. Problemem jest jak z każdym hazardem, tak? Jak z każdym hazardem, w pewnym momencie możecie przegiąć. Albo już jesteście zmęczeni, albo po prostu zbyt skomplikujecie, tak? Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Jak uniknąć tego ryzyka? Metoda małych kroków. Jedna zmiana, mała zmiana, drobna zmiana, prosty refaktoring, testujemy, działa, jest OK, lecimy dalej. Systematyczność, tak jak mówiłem, jeżeli przez dwa lata nikt nie refaktoryzował danego kodu, to ciężko będzie ten refaktoring przeprowadzić w 5 minut, tak? Ale jeżeli codziennie ktoś, kiedy ma wprowadzić modyfikację, czuwa nad tym, żeby ten kod był czytelny, żeby łatwo się go modyfikowało, to w pewnym momencie staje się to rutyną i tak naprawdę nie będzie już dodatkowego czasu zajmowanego przez te refaktoringi w naszym projekcie. Kiedy zacząć refaktoring? Tak jak wspominałem, kiedy mamy wprowadzić jakąś zmianę, kiedy mamy dodać jakąś funkcjonalność, patrzymy na ten kod i albo nas to przeraża, bo tej metody już nie chcę dotykać, bo ona jest tak trudna, tak skomplikowana, albo napisana dwa lata temu i wtedy byłem pijany, albo coś innego. Kiedy zacząć? Kiedy coś nie wygląda dobrze, a musimy to modyfikować, tak? Wtedy jest najlepszy moment na to, żeby ten refaktoring przeprowadzić, bo jak zaczniemy modyfikować ten już niezbyt dobrze wyglądający kod, to na pewno nie będzie to wyglądało lepiej, tak? Zwłaszcza po kolejnym pół roku. Kiedy skończyć? Kiedy już nie macie pewności, czy dany refaktoring ma sens? Czy kolejne rozbijanie, powiedzmy, na kolejne podklasy jest rozwiązaniem dobrym. Też trzeba pamiętać o tym, że zbyt wielka ziarnistość może doprowadzić do tego, że skończymy z tym, że mamy 1000 klas odpowiedzialnych za bardzo podstawowe rzeczy. Jeżeli te klasy robią zbyt mało, to może pora na to, żeby je przenieść do jakiejś jednej większej i niech będzie ona odpowiedzialna za troszeczkę więcej, ale nie kosztem czytelności, nie kosztem łatwości modyfikacji. Kiedy nie refaktoryzować kodu? Wspomniałem o tym przed momentem. Kiedy kod jest zepsuty, kiedy nie działa, nie starajmy się go refaktoryzować, bo nigdy się nie dowiemy, czy ten refaktoring był poprawny. Jeżeli nie da się czegoś przetestować w danym momencie, bo jest zepsute, to nie przetestujecie tego też po refaktoringu, bo powinno być nadal zepsute. Tak? Refaktoring nie poprawia błędów funkcjonalnych. Refaktoring poprawia
błędy strukturalne, projektowe. Najpierw postarajmy się naprawić błąd, albo jeżeli ten kod jest bardzo stary, nie wiemy, co jest w nim zbugowane, stajemy przed decyzją, czy piszemy ten fragment od nowa, czy staramy się go poprawić. Nie nakłaniam do przepisywania całego systemu od nowa, bo to się wiąże z ogromnymi kosztami. Kolejna rzecz, jaka może uniknąć, pozwoli nam uniknąć ryzyka, ale w przyszłości, bo w tym momencie, jeżeli wasz kod nie jest najlepszy, to ciężko będzie o to zadbać. Jest w obiektowości coś takiego, co się nazywa enkapsulacja. Jak najmniej dana klasa powinna wiedzieć o reszcie klas. W tym momencie, jeżeli będziemy musieli wprowadzić jakąś zmianę, to wprowadzamy ją w jednym miejscu. Tak? Jeżeli nasze klasy bardzo mocno, bardzo dużo informacji o sobie wiedzą i ta logika gdzieś jest rozproszona po całym systemie, tu jest if jakiś, tam jest if jakiś, związany z tym samym obiektem, z tą samą klasą, ale w różnych miejscach systemu, ciężko nad tym zapanować, ciężko to modyfikować. Zamknięcie funkcjonalności, zamknięcie tego kodu w jednej klasie, tej odpowiedzialności w jednej klasie, użycie tej enkapsulacji pozwala nam na wprowadzanie zmian w jednym miejscu widocznej w całym naszym systemie. Kolejne cool story. Chciałbym zrefaktoryzować jakiś fragment kodu, tak? Co może później tak? Wszystko. Jest coś takiego jak programowanie ekstremalne. Rozszerzyłbym to trochę. Nazwałbym to refaktoring ekstremalny. Refaktoring się całkiem fajnie nadaje do użycia w parach albo w grupach. Jeżeli nie jesteście pewni, czy daną zmianę wprowadzić, czy ona się spodoba innym członkom waszego zespołu, to zawsze możecie się skonsultować. Czasem może to być code review, może to być rozmowa, ale partner czy inny członek waszego zespołu być może wie więcej na temat danej klasy, być może przeczytał ten fragment dokumentacji, co to jest dokumentacja. Być może wie więcej, bo to implementował, tak? My musimy coś w tym zmodyfikować, ale nam się to nie podoba. Wiemy, że tu przydałby się jakiś refaktoring. Być może rozmowa z nim pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak to miało działać, co to miało robić. Często może się zdarzyć, że przychodzi nam do głowy jakiś refaktoring, jakaś modyfikacja, ale nie jesteśmy jej pewni, tak? Pytamy się kolegi i okazuje się, no wiesz co, ja też o tym myślałem od jakiegoś pół roku, ale bałem się powiedzieć. I tak naprawdę każdy członek zespołu o tym myślał, tylko że ktoś się boi, tak? Albo czuje, że się zbłaźni, albo coś w tym stylu. Rozmowa jest dobra. Rozmawianie ze sobą, mówienie o tym, jak kod wygląda, jak go refaktoryzować, przynosi same plusy. Mało tego, nie dość, że wymieniacie ze sobą wiedzę i jakieś spostrzeżenia i doświadczenia, to jeszcze uczycie się między sobą, tak? Więc może to być code review, gdzie ktoś coś komituje, druga osoba po prostu to skomentuje. Może to być może po prostu rozmowa z drugim programistą. Podsumowując, jak zminimalizować ryzyko takiego refaktoringu, który powinniśmy przeprowadzać? Trzeba zaufać w swoje zdolności programistyczne. Jeżeli ktoś nie ma przekonania do tego, że jego zmiana będzie dobra i nic nie zepsuje systemu, to ciężko mu będzie przeprowadzać coraz to trudniejsze refaktoringi, tak? Zacznijmy od małych, nabierajmy pewności siebie, pamiętajmy o tym, żeby wiedzieć, kiedy skończyć i zaufajmy w swoje zdolności. Zaufajmy w zdolności naszego zespołu, tak? Jeżeli ktoś wie więcej na temat danej części systemu, to zaufajmy w tą jego wiedzę, tak? Jeżeli on mówi, że nie może tak być, bo coś tam, to prawdopodobnie ma jakąś rację, tak? Ma coś na myśli. Przygotujmy sobie testy do modyfikowanego kodu. Jeżeli ktoś pisze frameworki, jeżeli ktoś rozwija jakiegoś core'a, to jest dobre miejsce, które można pięknie z unit testować. Natomiast jeżeli nie macie unit testów, to przynajmniej przygotujcie sobie testy funkcjonalne, które potwierdzą działanie tych zmian, które wprowadziliście. Jeżeli nie potraficie, może nie to, że nie potraficie, jeżeli nie będziecie testować tych refaktoringów, to w pewnym momencie dojdzie do sytuacji takiej, że system nie działa i nie będziecie wiedzieli, która zmiana, który refaktoring sprawił, że system przestał funkcjonować prawidłowo. Trzeba to debugować, tracicie znowu czas.
Przy trywialnych błędach, zwłaszcza związanych z refaktoringiem, interpreter wskaże wam drogę, tak? Jeżeli widzicie fatal error na ekranie, to znaczy, że gdzieś się pomyliliście. Przez ostatnie dwa dni prawdopodobnie trochę się nasłuchaliście na temat wydajności. Tak, refaktoring może wpłynąć na wydajność. W zależności od refaktoringu, jeżeli to jest deduplikacja kodu, jeżeli to jest wycięcie dużej ilości kodu, to być może będzie szybciej, tak? Ale zazwyczaj refaktoring sprawia, że aplikacja jest lekko wolniejsza. Jest to związane z tym, że mamy więcej wywołań metod, ten stos nam się robi coraz wyższy, ale to nie jest wada. Dlaczego? Bo łatwiej jest optymalizować kod, który jest czytelny, łatwiej jest optymalizować kod, który łatwiej modyfikować, tak? Jeżeli łatwiej wprowadzić modyfikacje, to mamy więcej czasu na to, aby znaleźć miejsce, które możemy zoptymalizować. Być może w tym wypadku uda się coś przykeszować w jednej tylko metodzie i już zyskamy dane milisekundy dla naszego systemu. Uprzedzam drugie pytanie. Jak przekonać teraz mojego project managera do tego, że ten refaktoring będzie potrzebny? Jeżeli jesteście project managerem, to sprawa jest ułatwiona, tak? Bo wysłuchaliście prezentacji. Jeżeli nie jesteście project managerem, a macie project managera, który jest, powiedzmy, technicznie świadomy, to wystarczy, że z nim porozmawiacie i być może wyjaśnicie mu kilka aspektów związanych przynajmniej z tą prelekcją. Jeżeli wasz project manager nie jest techniczny, to nie mówcie mu. Dlaczego? Jak wołacie sobie jakiegoś innego specjalistę, bo wam cieknie z dachu, to czy mówicie mu, jak on ma to zrobić, jak ma to naprawić, czym to ma naprawić i tak dalej? Nie. Jesteście programistami, jesteście profesjonalistami, tak? Jeżeli wiecie, w jaki sposób najwydajniej pracować, najefektywniej pracować, a jeżeli uważacie, że najefektywniejszą metodą będzie przeprowadzenie refaktoringu i wprowadzenie modyfikacji, to ja nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby się o to czepiać, tak? Jeżeli macie system, którego się nie da zrefaktoryzować w 5 minut, no to musicie wypracować sobie pewne, powiedzmy, systematyczne podejście do tego refaktoryzowania. W każdym razie to jest nasze zadanie, tak? Żeby trzymać ten kod w jako takim porządku, bo później ewentualnie ktoś przyjdzie do tego projektu i po miesiącu odejdzie, albo wy sami będziecie mieli ochotę odejść z firmy, bo produkt, który napisaliście, przestaje się wam podobać albo was po prostu męczy. Dzięki. Jeszcze ten parametr, 5 parametrów, 6 parametrów.
Zaczyna to być mało czytelne. A wystarczy, że masz obiekt, który wie, jak się do nich dostać. Tak, ale zobacz, wtedy, jeżeli ten account tak potrzebuje 10 parametrów z tego, to tam to do nich powinien być account tak, tylko do kamy. Tak, zgadza się. Wtedy należałoby się zastanowić, czy nie zmerdżować account z account type i zastosować polimorfizm, tak jak w następnym przykładzie, który opisywałem z employee. Ktoś jeszcze? Zgadza się. Martin napisał świetną książkę, jeśli chodzi o Rentopolik. Nie ukrywam, że była też pewną inspiracją do przeprowadzenia tej prelekcji. Co tak naprawdę jeszcze mam zapytać. Dobra, dziękuję za ten.